Niektóre z tych zadań rozwiąże tylko kilka procent z was. Czy jesteś gotowy sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z kryminalnymi zagadkami? Oglądasz i wiesz. Na początek zagadka na rozgrzewkę. Nie jest specjalnie trudna. Na odpowiedź będziesz miał 10 sekund. Gotowy? Zaczynamy. W pierwszy dzień szkoły zamordowano nauczyciela języka polskiego. Policja wytypowała 4 podejrzanych. Woźnego, nauczyciela matematyki, WF-istę oraz dyrektorkę. Wszyscy mieli alibi. Woźny sprzątał salę gimnastyczną. Nauczyciel matematyki robił sprawdzian na półrocze. WF-ista grał w koszykówkę na boisku szkolnym, a dyrektorka była w swoim gabinecie. Mimo tego zabójcę aresztowano natychmiast. Czy wiesz, kto zabił nauczyciela języka polskiego i jak policja rozwiązała sprawę? Masz 10 sekund. Czas start. Aresztowano nauczyciela matematyki. Mówił, że robił sprawdzian na półrocze, a przecież był to pierwszy dzień szkoły. Czas na trudniejsze sprawy do rozwikłania. Jeśli odpowiesz poprawnie na dowolną zagadkę, koniecznie pochwal się tym w komentarzu. Detektywie, czy jesteś gotowy? W pewnym hotelu zatrzymała się kobieta. Gdy znajdowała się w swoim pokoju, usłyszała pukanie do drzwi, a gdy je otworzyła, zobaczyła bardzo zdziwionego, nieznajomego mężczyznę. Wyglądał na zaskoczonego. Natychmiast przeprosił kobietę i wyjaśnił, że się pomylił, bo myślał, że to jego pokój. Obrócił się i poszedł w stronę windy. Kobieta zamknęła drzwi, a następnie zadzwoniła na ochronę. Jak myślisz, czy miała powód, by skontaktować się z ochroną? Dlaczego była tak podejrzliwa? Masz 10 sekund. Kobieta słusznie zauważyła, że gdyby mężczyzna mówił prawdę i faktycznie myślał, że to jego pokój, nie pukałby do drzwi. Takie zachowanie jest typowe dla złodziei włamujących się do pokoi hotelowych. Pukają, by upewnić się, że nikogo nie ma w środku.